Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego magazynu Studio Klasa i przechodzimy już do tego, co działo się w rozgrywkach klasowych w miniony weekend. Zaczynamy od pierwszej grupy klasy okręgowej i tutaj na czele dalej pozostaje Rominta Gołda, która ma na swoim koncie komplet zwycięstw. Kolejną wygraną zanotowała Tęcza Biskupiec, która umocniła się na pozycji wicelidera. No a trzeci mecz rzędu wygrał Żagiel Piecki, który pokonał Śniart Wyorzysz, no i zbliża się do tej czołówki tabeli. Druga grupa, na czele Olimpia Olsztynek, która również zanotowała wygraną w tej serii spotkań. Wysokie zwycięstwo zanotowała natomiast Drwęca Nowe Miasto Lubawskie, która wygrała 6-1 z Kormoranem Zwierzewo. Aż 10 bramek padło w Pasłęku, gdzie tamtejsza Polonia Pasłęk wygrała 6-4 z Ewingami Zalewo. I klasyfikacja strzelców klasy okręgowej. Tutaj w pierwszej grupie na czele Marcin Spirydon i Mariusz Grabowski po 11 bramek, a na drugim miejscu Dariusz Gołębiowski z 10 bramkami na koncie. Druga grupa na czele Radosław Lenart 13 bramek. Drugie miejsce Michał Piceluk 9 goli, a trzecie Jakub Błażewicz 8 bramek. I przechodzimy już do multimediów z klasy okręgowej. Na początek spotkanie Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie z Kormoranem Zwierzewo. I bramka Artura Martzfelda z tego meczu dla drużyny z Nowego Miasta Lubawskiego. Fajne odebranie piłki i świetne wykończenie tej sytuacji sam na sam z bramkarzem. Spotkanie Polonia Pasłęk, Ewingi Zalewo. Tu jak wspominaliśmy, ten mecz wygrała Polonia, ale kapitalną bramkę dla drużyny z Zalewa strzelił Ariel Gortatowski. Zobaczmy to uderzenie gdzieś tam z 30 metrów. Piłka nabrała takiej rotacji, że bramkarz był kompletnie bezradny. Naprawdę piękna bramka. Płomień Tużnica, Olimpia Olsztynek i tutaj mamy bramkę Marka Usowicza z tego meczu dla drużyny z Olsztynka. Jest to bramka, która zapewniła Olimpii bardzo ważne 3 punkty, więc bardzo, bardzo ważny gol. Spotkanie Unia Susz, Czarni Rudzienice i tu bramka Łukasza Lulińskiego z tego meczu, która ustaliła wynik spotkania na 3-1 dla Unii. Zobaczmy, fajna indywidualna akcja, bardzo dobre wykończenie, no i Unia mogła dopisać sobie kolejne ważne 3 punkty do swojego konta. Spotkanie Śniart Wyorzysz-Żagiel Piecki. I tutaj bramka dla drużyny z Piecek Jakuba Wachowiaka. Jest to również bramka, która zapewniła Żaglowi no, cenne wyjazdowe zwycięstwo, o którym już wcześniej wspominaliśmy. I przechodzimy do A-klasy. Na początek oczywiście pierwsza grupa A-klasy. Tutaj na czele Kłobuk Mikołajki, który ma komplet punktów. Na drugie miejsce awansował natomiast Mazur Pisz, który w tej serii spotkań na wyjeździe wysoko, bo aż 6-2 pokonał Redutę Bisztynek. Widzimy, że przewaga Kłobuka nad Mazurem to 6 punktów, ale Mazur ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Druga grupa, na czele Barka Storkmicko, który no ma już 8-punktową przewagę nad drugim Agatem Jegłownik, więc ta przewaga drużyny Storkmicka jest dosyć duża. Ona wygrała w tej serii spotkań 4-0 z Wałszą Pieniężno. Czwartą wygraną z rzędu zanotował natomiast Warmia Kłukta. A wysoko także swój mecz wygrał Jastrząb Ględy, który na wyjeździe pokonał 6-2 Zagładę Lisów. Trzecia grupa. Tutaj na czele mamy drużynę Błękitnych Stary Olsztyn, która no, odniosła wysokie zwycięstwo w miniony weekend, bo pokonała 8-2 Wałpusze 07 Jesionowiec. Wicelider czy KS Wrzesina również wygrał swoje spotkanie. No jak widzimy w tej tabeli, 4 pierwsze drużyny są jeszcze w tym sezonie niepokonane, więc ta rywalizacja tutaj na pewno będzie się toczyć do samego końca w tej grupie o to zwycięstwo w tej klasie rozgrywkowej. I czwarta grupa A-klasy, tutaj mamy na czele Orzeł Janowiec Kościelny, który wygrał w tej serii spotkań na wyjeździe z KS Mroczno 1-0. Wysoko swój mecz wygrał MKS Działdowo, który pokonał na wyjeździe 6-1, a Wistę Łążyn. I tutaj również ta sytuacja jest bardzo wyrównana, bo pomiędzy pierwszym Orłem, a na przykład piątym Konstraktem jest tylko 6 punktów różnicy, więc na pewno będą się zamieniać te zespoły jeszcze miejscami i rotować się do zakończenia rozgrywek. Klasyfikacja strzelców A-klasy. W pierwszej grupie na czele Kacper Serownik, 9 bramek na koncie. W drugiej grupie na czele Sebastian Kozłowski, który 9-krotnie pokonał bramkarza rywali. W
trzeciej grupie, no zdecydowanym liderem jest Grzegorz Metera z drużyny Błękitni Stary Olsztyn, który ma już 19 bramek na swoim koncie strzelonych w tym sezonie. I w czwartej grupie na czele Łukasz Łaszczych z 10 golami. I multimedia za klasy. Na początek spotkanie Zagłada Lisów z drużyną Jastrząb Ględy. I tutaj mamy bramkę Michała Kowalika dla drużyny z Ględ z tego spotkania. Ostatecznie, jak już mówiliśmy, Jastrząb wygrał ten mecz aż 6-2. Spotkanie Błękitni Stary Olsztyn z Wałpuszą 07 Jesionowic, o którym też już wspominaliśmy chwilę wcześniej. I bramki z tego meczu autorstwa Andrzeja Miszczaka i Grzegorza Metery. Tutaj naprawdę fajne wykończenie sytuacji, a tutaj no, dosyć pewnie wykonany rzut karny zawodnika z Olsztyna. I spotkanie Gieczwałt Uniszewo Dajtki Olsztyn. Tutaj mamy rzut karny z tego meczu. Co prawda niestrzelony rzut karny w wykonaniu Cezarego Serafina, ale dostaliśmy ten film na nasz adres mailowy, więc no, chcieliśmy wam go pokazać tu. Jak zaraz się przekonacie, piłka no, uderzy w słupek, ale Gieczwałt i tak ten mecz wygrał bardzo wysoko, bo aż 6-2. Spotkanie GKS Stawiguda kontra GKS Szczytno. I tu dwie bramki dla drużyny ze Stawigudy z tego meczu autorstwa Mateusza Przytulskiego i Kamila Dekerta. Bardzo ważne bramki, bo przyczyniły się one do tego, że drużyna ze Stawigudy to spotkanie wygrała. Spotkanie Polonia Markusy GLKS Warmiak Łukta i bramka Patryka Redki z tego meczu. Bardzo silne uderzenie z okolic 11 metra i bramkarz no, mógł tylko patrzeć, jak ta piłka wpada do bramki. Spotkanie KS Mroczno Orzeł Janowiec Kościelny. No i tu piękna bramka dla drużyny z Janowca Kościelnego, którą strzelił Mateusz Rogoziński. Naprawdę obrócenie się, uderzenie z trudnej pozycji. No, kapitalna bramka, jedna z ładniejszych, jaka padła, myślę, w tym sezonie na klasowych boiskach. Spotkanie Reduta Bisztynek, Mazur Pisz i bramka z tego meczu autorstwa Rafała Ptaka. Tutaj fajny pressing drużyny z Pisza, dobre odebranie piłki, no i świetne wykończenie tej sytuacji napastnika drużyny Mazura Pisz. I przechodzimy już do B-klasy. Pierwsza grupa B-klasy, zmiana na pozycji lidera. Pogoń Ryn jest nowym liderem w tej grupie. Pokonała ona w tej serii spotkań byłego lidera, czyli rezerwy Węgorii Węgorzewo i dzięki temu wyprzedziła ją w ligowej tabeli. Druga grupa na czele Dąb Kadyny z kompletem zwycięstw. No jak widzimy, Dąb wygrał w tej serii spotkań swoje spotkanie 10-0, a w samej tej grupie padło 39 goli, więc jest to wynik no, naprawdę kapitalny. Rozstrzelali się tutaj nasi klasowcy w tej grupie. Trzecia grupa. Na czele Weldon Brówno, który w tej serii spotkań pokonał 4-1 na wyjeździe MW Smykowo. No ale tutaj ta różnica między pierwszym a trzecim to tylko 3 punkty, więc bardzo, bardzo ciekawie układa się sytuacja w tej grupie. No i czwarta grupa, tutaj na czele mamy Żakia Mielnik, który w tej serii spotkań pokonał UKS Małe Jeziorak i to była pierwsza porażka drużyny z Iławy w obecnym sezonie, która kosztowała ją utratę pozycji lidera. I klasyfikacja strzelców B-klasy. W pierwszej grupie na czele Mariusz Libucki, 12 bramek na koncie. Druga grupa Konrad Karolak, 13 bramek na koncie. Trzecia grupa Piotr Kowalski, który 6-krotnie pokonał bramkarza rywali, prowadzi w tej grupie. I w czwartej grupie zdecydowanym liderem jest Jarosław Skonieczka, który 14-krotnie pokonał bramkarza rywali. I multimedia z B-klasy. Na początek spotkanie rezerw GKS-u Szczytno z Warmianką Bęścia i bramka Pawła Domańskiego z tego meczu. Trzeba przyznać, że bardzo ładna bramka, która jednak no niestety nic nie dała drużynie z Bęści, bo ona przegrała to spotkanie. Mamy mecz Żakia Mielnik kontra UKS Mały Jeziorak, o którym już troszeczkę wspomnieliśmy i gol Adriana Goszki z tego meczu. W tym meczu miała miejsce taka smutna sytuacja, ponieważ groźnej kontuzji doznał Szymon Otręba, zawodnik drużyny z Jamielnika. Tam doszło bodajże do złamania kości podudzia z przemieszczeniem, więc to jest bardzo groźna kontuzja. No i rehabilitacja jest bardzo kosztowna, więc uruchomiono zbiórkę pieniędzy właśnie na cel tej rehabilitacji Szymona, żeby jak najszybciej do niej doszło. My tutaj
Zamieszczamy w opisie pod filmem link do tej zbiórki, bo proszono nas w klubie, żeby właśnie taki link zamieścić, więc jeżeli ktoś ma chęć pomóc Szymonowi w tej rehabilitacji, no to serdecznie zachęcamy do tego, żeby w tej zbiórce wziąć udział. I teraz na koniec spotkanie Dom Kadyny, Grom Zwierzno i bramka z tego meczu dla drużyny z Kadyn, którą strzelił Rafał Pietrewicz. Drużyna z Kadyn wygrała to spotkanie 10-0, więc bardzo, bardzo wysokie zwycięstwo. I Dąb się dzięki temu wygranej umocnił na pozycji lidera w swojej grupie. No i teraz przechodzimy już do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj jest nim tak naprawdę, można powiedzieć, człowiek orkiestra w Armii Olsztyn, bo jest i prezesem, i trenerem, i piłkarzem. Mowa tu o Krzysztofie Filipku, z którym rozmowa na pewno będzie bardzo ciekawa. Krzysztofie, na początek przyjmij od nas najserdeczniejsze życzenia, bo w poniedziałek obchodziłeś kolejne 18 urodziny. Życzymy Ci przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i tego, żebyś nigdy nie stracił tej pasji do piłki nożnej, którą posiadasz. No dziękuję, dziękuję bardzo. Tak, druga 18 za mną, czas leci. Piękny rocznik, wielu piłkarzy. Urodziny w tym samym dniu miał Francesco Totti. Też bardzo, można powiedzieć, jeden z takich piłkarzy, którego obserwowałem. 85. rocznik, Ronaldo, Rooney. Mam wokół, jakbym zrobił imprezę piłkarską, jest kim pograć w siatkonogę i jest kim usiąść do stołu, bo i profesjonaliści, a z Wayne'em Rooneyem myślę, że można jeszcze sobie dobrze się zabawić, także tak tutaj śmiechem. Nie, dziękuję jeszcze raz, aby zdrowie dopisywało, resztę na sobie zapracuję. Pasja nierozłączna, jak sam widzisz, wokół piłki wszystko z uśmiechem, gdzieś tam wstawiałem zdjęcia takie z młodości, zacząłem z piłką i z tą piłką skończę, tutaj nie mam wątpliwości i cieszę się z tego bardzo, że mogę to robić, jestem blisko tej piłki w swoim rodzinnym mieście, blisko obu klubów i czy tu Warmia, czy Stomi Olsztyn, za wszystkie trzymam kciuki, chciałbym, żeby ta piłka się rozwijała i takie mam małe życzenie. No i tyle, tak jak mówię, zdrówko, jeszcze raz zdrówko, a na resztę sobie człowiek zapracuje i będzie miał na to siły po prostu, bo tak to musi wyglądać. Zaczęliśmy od miłego akcentu, ale teraz już chyba aż tak miło nie będzie, bo dorobek, jedno zwycięstwo i 7 porażek w Armii Olsztyn w tym sezonie chyba Ciebie nie może zadowalać. No nie może, wiesz co, no jesteśmy po trudnym sezonie, po okresie pandemicznym, po czwartej lidze, gdzieś tutaj rozbrat w drużynie, dużo zawodników poszło, nikomu nie utrudnialiśmy, ja chciałem, żeby wychowankowie, ci, którzy się wybili gdzieś tutaj na naszym podwórku wojewódzkim, w wyższej lidze sobie dalej się rozwijali. Obecnie mamy problemy kadrowe, jeszcze doszły kontuzje, jeśli jesteśmy w całym składzie, to wygląda to nieźle, ale tu jakieś wyjazdy, śluby, wesela, wojsko, mamy drużynę, no tutaj trzeba jasno to powiedzieć, z układającą się z 2005 roczników, co tu juniorzy młodsi i to jest, ostatnio pojechaliśmy na mecz w 12, można powiedzieć, to nie chodzi tutaj o tłumaczenie się, no wszystko tylko tak pokłosie tego wszystkiego, no tak to wygląda, jedno zwycięstwo, które tam napawało optymizmem, wiele meczów gdzieś tam w zasięgu, ale są takie, które tracimy, jeszcze takie płacimy forsowe, młodzieżowe. Ale no tak jak mówię, no tutaj nikt się nie będzie kładł, budujemy, prosimy, pracujemy, trenujemy, namawiamy do grania, szukamy rozwiązań. Tak jak mówię, dajemy szansę wychowankom, jest to klub, który musi stawiać na wychowanie młodzieży, mieć wszystkie grupy młodzieżowe i drużynę seniorską, żeby ta młodzież w starszych rocznikach miała gdzie grać na sam koniec, bo nieczęsto tak jest w klubach piłkarskich, my chcemy być takim klubem od A do Z. Mocno namawiam, zarażam tą pasją, żeby tych dzieci potem nie zabrakło. Trochę jest to takie smutne, że tak mała liczna grupa ludzi trenuje na poziomie okręgowym, gdzie mamy do tego stworzone warunki. Mam nadzieję, że się to zmieni. Chcę tą pasją zarażać, tak jak tutaj powtarzamy, bo to musi być pasja na tym poziomie i chęć do grania. Mam nadzieję, że to się zmieni. Robimy wszystko, żeby było lepiej. Nie ma co tu marudzić. No, jest jeszcze sporo meczów do zimy. Trzeba pograć, połapać punkty, kolejne mecze przed nami. Nie cieszy to, bo żadna porażka nie może nikogo cieszyć i nie możemy przychodzić w to obojętnie, ale no tak to w sporcie jest, nie tacy przegrywali, nie takie drużyny miały serię. Akurat tutaj u nas teraz lokalnie, czy to Stomil, czy Sokół, czy wszyscy jesteśmy obok siebie, każdy gdzieś tam się podnosi, my też wygraliśmy, Stomil zaczął wygrywać, także tak jak w piłce bywa. No, ale tak jak mówię, to już było za nami, teraz trzeba patrzeć w przód.
A czy ty widzisz potencjał w tych chłopakach, których teraz masz, że na przykład, nie wiem, za 5-10 kolejek, że to gdzieś tam już odpali na tyle, że no nie będziecie musieli, że tak powiem, zmieniać ligi także na przyszły sezon, bo to już by było no bardzo słabe też dla tych młodych chłopaków, jeżeli chodzi o ten rozwój. Wiadomo, że granie w okręgówce, a w A-klasie, no to też jest duża różnica. No jasne, jasne. Widzę potencjał, wierzę w nich, strasznie ich motywuję. W piłce bywa różnie, jeśli chodzi o rozwój piłkarza. Gdzieś jego tutaj talent, że tak powiem, wybuchnie później, jeden rozwija się wcześniej. To są też uwarunkowania biologiczne. No mówię, chłopcy wstępują do seniorskiej piłki i tak jak na wstępie powiedziałem, jeśli mamy drużynę gotową, wiem, że na meczu będę miał troszkę starszych zawodników, pełną kadrę, bez kontuzji, bo teraz ich sporo się nałożyło, szczególnie takich zawodników, którzy tutaj dawali jakość i podnosili poziom tej drużyny, to jest okej, ale wierzę, mocno wierzę, motywuję, bo tak jak mówię, tutaj w piłce wiele można nadrobić, często umiejętności i zaangażowanie, szczególnie w tych niższych ligach, są to młodzi ludzie. I jakbym nie wierzył, to pewnie byśmy się, to albo byśmy nie rozmawiali, albo byśmy bym tu coś smędził. Tak jak mówię, no dochodzę, mam nadzieję, że dojdzie kilku zawodników. Namawiamy tu też zawodników. Jest to trudny początek, ale jak to się mówi, no wszystko w piłce szybko się zmienia. Wystarczy wygrać dwa mecze, jeden, zapunktować i będzie zupełnie inaczej. I tego sobie życzymy i ciężko na to pracujemy. Trenujemy dość solidnie, mamy do tego warunki. Tak jak mówię, jak wszystko się złoży do w całość i będziemy dyspozycyjni, jeśli chodzi kadrowo, czy nie będzie tych ubytków, to jestem spokojny o to, że te punkty będziemy łapać, bo tak jak mówię, w wielu meczach ta gra nie była aż taka słaba, ale gdzieś te bramki bardzo łatwo tracimy i po prostu to jest nasz mankament, dlatego staramy się to zniwelować no i myślę, że tych punktów jeszcze nałapiemy. A jeszcze starasz się im pomagać na boisku jako kolega z drużyny, czy już bardziej jednak odsunąłeś się na bok i taktycznie starasz się ustawiać i treningi prowadzić jako trener bardziej? Co i na boisku trochę, bo ostatnio do tego po prostu sytuacja kadrowa mnie zmusiła, no to paradoksalnie, no dziś tej drużynie jeszcze pomogłem, strzeliłem bramkę, zrobiłem karnego w ostatnim meczu. Czuję się nieźle, bo jak teraz mam czas, już jakoś sobie unormowałem, bo trochę było mało czasu do trenowania, a też nie lubię wychodzić ja jako tutaj taki, no po prostu, że tak powiem, gość z autobusu i wchodzi na mecz. Dlatego staram się pomóc na boisku, nawet czasami jest wygodniej być na boisku, bo jestem blisko i tak jakby jako trener mogę więcej podpowiedzieć. Staram się to robić. Ostatnio pomogłem i myślę, że dalej będę pomagał. Treningi prowadzimy tutaj wspólnie z Wojtkiem Kwiatkowskim. Jeśli nie ma mnie, to on mnie zastępuje. Chcę mieć przynajmniej te pełne 3-4 jednostki razem z meczem. No, 3 jednostki plus mecz. Czasami dorzucamy jakoś inną, żebyśmy. Dlatego te warunki stwarzamy nieźle, jak na ten poziom. Nie trenujemy raz w tygodniu, dwa, czy tam gdzieś po orlikach. Mamy pełnowymiarowe boisko i tutaj z tego korzystamy. Dlatego ci młodzi ludzie, zawodnicy, którzy u nas są, mają gdzie pograć, mają gdzie potrenować. Poza tym jesteśmy w dużym mieście w Olsztynie, gdzie tutaj trzeba tak jakby odbudować, bo uważam, że większe zainteresowanie powinno być, że można fajną drużynę stworzyć, gdzieś tak po przyszłości pomyśleć o takim czwartoligowym poziomie na fajnym, bo to już jest inaczej opakowane. Dlatego tak jak, a wracając do tematu, to tak jak mówię, jak mam czas, to trenuję, a ostatnio jakoś tak zorganizowani jesteśmy, że jest wszystko ok, także staram się pomóc i z boiska. Nie traktuję siebie jako prezesa, jako trenera, bardziej podchodzę do tego koleżeńsko. Wiem, że jest czasami trudno i staram się do tych chłopców podchodzić tak, żeby mieli stworzone warunki bez jakiejś tutaj zbędnej presji, nie? I tak działam. Właśnie, a czy ty uważasz, że to jest normalne, że tak jak ty mówisz, musisz namawiać zawodników, żeby przyszli i grali w piłkę, czy nie żyjemy w takich trochę dziwnych czasach, że trzeba młodzież namawiać, żeby przyszła grać w piłkę? Bo kiedyś to chyba było normalne, że się wychodziło na boisko, każdy marzył o tym, żeby gdzieś tam się do jakiejś drużyny załapać. No właśnie to nie wiem, czy nie, dla mnie to jest takie smutne, wiesz, bo ja pamiętam, że na 30 zawodników trenujących w juniorach, 25 było mocno sfokusowanych na piłkę, teraz trochę czasami mi tej pasji brakuje, takie luźne zwalnianie się z treningów, gdzieś małe zaangażowanie, już nie mówię o tym, żeby ktoś został na treningu i po godzinach, że tak powiem, sobie potrenował, to jest jakoś tak szybko, kąpiel do domu. Tej pasji trochę mi umyka i martwię się, że tych niższych lig i zawodników młodych będzie taki rozbrat, albo ktoś będzie grał wysoko, albo będzie w ogóle, nie? Także liczę na to, że to odbudujemy. Okres pandemiczny też pewnie w tym nie pomógł i
gdzieś te dzieci się tak, że tak powiem, rozleniwiły, ale mamy kilku chłopaków, ja tam w sumie, tak jak mówię, nie narzekam, nie narzekam i liczę na to, zarażam to pasy i będziemy robić wszystko, żeby tych ludzi garnęło się więcej do uprawiania sportu, dlatego chcemy to utrzymać, żeby te dzieci z regionu i wychowankowie z innych klubów mieli gdzie grać po okresie, że tak powiem, juniorskim. Właśnie chciałem jeszcze na chwilę wrócić też do poprzedniego sezonu, bo tam byliście skazywani no, na zdecydowanie na spadek od początku, a jednak chyba zdobyliście więcej punktów niż wielu oczekiwało. Czy ty uważasz, że to co zrobiliście w poprzednim sezonie to już był taki szczyt, czy że można było jednak jeszcze coś tam dołożyć do tego dorobku i może bardziej się zbliżyć do tej bezpiecznej pozycji, no i nie grać teraz w klasie okręgowej, tylko na przykład w formie czwartej lidze? Myślę, że byliśmy blisko, dużo zrobiliśmy, pozyskaliśmy fajnych chłopaków, jakaś ta drużyna się też tak skleciła na prędce, że tak powiem, bo jak to co pół roku. Przy układzie wyników z dołu tabeli, które się pojawiły, naprawdę tam niewiele zabrakło. Były takie mecze newralgiczne gdzieś z Ornetą, gdzie jakaś czerwona kartka, bramka stracona z połowy boiska. Jakbyśmy tam połapali punkty, myślę, że byśmy mogli rozmawiać w zupełnie innym miejscu. Dumny byłem z tych chłopaków, bo dzielnie walczyliśmy naprawdę z silną ligą i gdzieś tutaj ten poziom przeskok z okręgówki do czwartej ligi jest zdecydowanie znaczący, ale to już jest melodia historii. Na razie tutaj może spokojnie gdzieś odbudować. No, ciężej jest kogoś zmobilizować do ligi okręgowej, ale tak jak mówię, to jest ten początek, sezon wakacyjny. Jak to się mówi, no każdy gdzieś tam, nie mówię, że urlopy to ciężko powiedzieć, ale to, bo to młodzi ludzie, wakacje. Teraz mam nadzieję, że to się wszystko zazębi i zimą będziemy robić wszystko, żeby jeszcze tą drużynę wzmocnić, zbudować, pomyśleć o czymś więcej, a do tego okresu po prostu zdobyć jak najwięcej punktów. Także czwarta liga była, uważam, blisko. Zagraliśmy niezłą rundę, czegoś tam zabrakło, ale może tak musiało być i o tym już nie myślimy. Budujemy tutaj, co jest na tym poziomie, żeby spokojnie zrobić ten, że tak powiem, spokojnie krok w tył, że tak powiem, i żeby pomyśleć o czymś więcej, ale to już na przyszłość, bo to trzeba zbudować od podstaw. A jak ty jako doświadczony zawodnik, który z niejednego pieca chleb jadł, oceniasz poziom tej klasy okręgowej, w której teraz gracie? Gdzieś tam cię to zaskoczyło in plus, in minus? Czy miałeś takie wrażenie, jakie jest rzeczywiście? Znaczy przeskok na pewno jest znaczący, bo czwarta liga się mocno, mocno tutaj teraz rozwinęła i marketingowo i uważam piłkarsko. Okręgówka, powiem szczerze, te mecze, które graliśmy, dużo zaangażowania, pasji, co właśnie mówię o innych chłopakach, idziemy gdzieś i tu wśród starszych zawodników, czasami ktoś tam z brzuszkiem, gdzieś z jakimś stabilizatorem, ale pasja jest piękna i mnie to cieszy i często na takim przykładzie innych drużyn staram się tutaj wytłumaczyć, na czym to polega, bo mówię, w piłkę jeszcze nikt przed meczem nie wygrał, PSL nie gra, nie grają warunki, ale liczy się zaangażowanie i podejście. Zaskoczyłem pozytywnie, zawsze gdzieś kilku chłopaków można wyłapać, którzy potrafią grać piłkę, gdzieś tam grali. Może właśnie mniejszy jest ten poziom z jednego czwartej ligi, bo nie wiem, w czwartej lidze masz drużynę 11 już skreślone i na pewno jest poziom duży, a tutaj gdzieś w okręgówce może mniej tych zawodników jest takich, którzy otarli się o zawodową piłkę, ale uważam, że boiska fajne, spotkanie ok, nawet jak teraz w Gierszładzie graliśmy, pięknie przygotowana płyta, kto by pomyślał, fajny mecz, sporo ludzi, także jak więcej takich drużyn, więcej takich organizacji, nawet w tych niższych ligach, a tak jak mówię, więcej będzie ludzi chciał grać piłkę. I ostatnie pytanie. Myślisz, że dożyjesz tego momentu, kiedy na Warmii powstanie to słynne centrum piłkarskie, o którym się tyle lat mówi tutaj w Olsztynie? Myślę, że dożyję spokojnie. Byłem już nawet na rozmowach, bo to są tematy związane też z Warmią, tutaj organizacyjne. U pani wiceprezydent, pani z biura sportu, pani Dzidowiecki, czy z panem Jerzym Litwińskim rozmawialiśmy na ten temat. Podobno są zaawansowane tematy, są to środki pozyskane z zewnątrz na nowy okres, to są środki unijne. Jest blisko tego. Ja trzymam bardzo mocno kciuki, tak jak mówię. Sam powiedziałem, że pierwsze mogę wbić łopatę po to, żeby coś powstało dla dzieci, dla młodzieży, dla ludzi, dla nas, dla kibiców. Tak samo, żeby coś się zaczęło dziać ze stadionem Stomilu w Olsztynie, z boiskami sztucznymi. Zawsze jestem aktywny w tych tematach, jeśli rozmawiamy na temat boiska z Dajtkach, bo tak jak mówię, dajmy warunki, dajmy możliwości, bo to jest smutne i uważam, że ja jestem pozytywnie nastawiony, trzymam kciuki za decydentów i żebyśmy dożyli tych czasów, bo jesteśmy blisko i mam taką nadzieję.
No to tego tobie i nam wszystkim tutaj kibicom, środowisku piłkarskiemu życzę i dzięki bardzo, że znalazłeś czas na rozmowę. Dziękuję bardzo, trzymaj się, Rafał, lecę dalej działać. Hej. Pozdrawiam. I to już wszystko, co mieliśmy przygotowane w dzisiejszym odcinku magazynu Studio Klasa. Znowu spłynęło do mnie bardzo dużo materiałów drogą mailową czy za pośrednictwem Facebooka, za co naprawdę serdecznie dziękuję, bo to bardzo ułatwia nam pracę, no i przede wszystkim wiemy, co chcemy pokazać w następnych odcinkach tego magazynu. Oczywiście sami także wyszukujemy te materiały, bo są kluby, które gdzieś tam hashtagiem oznaczają nasz magazyn Studio Klasa na swoim Facebooku. To też jest fajna droga oczywiście do tego, także nagrywajcie, zamieszczajcie, wysyłajcie i do zobaczenia za tydzień.